Pamiętam historię tego ośrodka doskonale, bo byłem radnym drugiej kadencji. Pamiętam historię powstania tej inwestycji w latach 80., mimo że wtedy byłem jeszcze dzieckiem. Wiem, jak ogromny sukces był to wtedy dla lokalnej społeczności. Znam też osoby, które do tego sukcesu doprowadziły. Niestety nie wszystkie mogą być dzisiaj z nami, bo żona pana doktora Rudolfa Mazurka, pierwszego dyrektora, inicjatora powstania tego obiektu, nie mogła być ze względu na obowiązki służbowe. Ja też teraz przypominam sobie, pominąłem w powitaniu byłych dyrektorów innych tego ośrodka. Jest z nami pan doktor Marek Odręba. Witam serdecznie. Być może dojeżdża, bo nie widzę na sali. Ale wracając do tej myśli, pamiętam historię powstania tego ośrodka, wysiłki, pamiętam osoby, które do tego doprowadziły, również do tego, aby fundusze się wówczas w latach 80. na to znalazły. Pamiętam zabiegi wokół tego w Radzie, żeby ten ośrodek sprawnie funkcjonował, żeby był wyposażony. Dzisiaj zupełnie nowa jakość powstała. Mój poprzednik, ówczesny burmistrz pan Jerzy Fitek, pan doktor Andrzej Martynow, dyrektor tego obiektu ówczesny i obecny, zdecydowali się, żeby wyposażyć ten budynek, podnieść jego standard i żeby wyposażyć go w kriokomorę, która pozwoli udzielać takich świadczeń, których myślę będą mogli nam pozazdrościć sąsiedzi w dosyć dużej odległości w promieniu. Nie ma tego typu obiektu, tego typu usług, więc liczymy też na to, że to pozwoli na ekonomicznie sprawne funkcjonowanie tego ośrodka, na rozwój naszej służby zdrowia na terenie gminy, również bazy dla tej służby zdrowia. Nie da się ukryć, że takie zamiary i plany są i potrzeby też przede wszystkim, bo to najważniejsze. Więc serdecznie gratuluję tym, którzy do tego doprowadzili. Mi przychodzi otwierać oficjalnie, ale tak naprawdę wkroczyłem już w inwestycję w toku, w zasadzie kończoną. Gratuluję i dziękuję. Mówię, że wszystko, co się dzieje na tej sali, to jest prawda, rzeczywistość. Kriokomora rzeczywiście działa, rehabilitanci są prawdziwi, załoga jest wspaniała, ale prawdziwa, więc Państwu w tym obiekcie nic na pewno się nie stanie złego, nawet na żarty. Ja poproszę do zabrania głosu pana starosty powiatu wrocławskiego, pana Andrzeja Szabana. I jesteśmy pierwszą kriokomorą w powiecie i pan starosta już będzie korzystał, powiedział. Dziękuję za zapowiedź, dziękuję panie dyrektorze, dziękuję panie burmistrzu. Ja dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, że mogę brać udział w otwarciu przepięknej placówki. Ja powiem tylko tyle krótko, że chyba jestem jednym z pierwszych beneficjentów tej placówki, więc już poznałem te uroki i możliwości, jakie daje wam ta rehabilitacja, którą tutaj macie na terenie. To super pomysł i tu trzeba naprawdę podziękować inicjatorom. Kriokomora, tak jak tu dyrektor opowiadał, no będziemy na pewno tutaj chcieli się trochę odstresować, tak nas zapewniał, że to w samych superlatywach zapewniał. No dzisiaj jeszcze mam jedno spotkanie, więc nie wziąłem podkoszulki, bo chętnie to dzisiaj skarpetek, tak? Czapki i rękawiczki. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wam obiektu. Cieszę się też, że powstało w powiecie wrocławskim, bo wiele mieszkańców powiatu wrocławskiego skorzysta, panie dyrektorze, na pewno z tych możliwości. Sprzęt jest najnowocześniejszy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy przyczynili. Porównanie z ojcem tego, no ja aż tak może skromniejszy jestem. Pamiętam, jak parę lat temu Rada Gminy, Komisja Zdrowia podejmowały decyzję, czy przeprowadzić generalną modernizację tego obiektu i w którym zakresie był pomysł, że tu biblioteka miała być. Później zdecydowaliśmy się, że lepiej zapobiegać niż leczyć, więc padła decyzja, że łącznie z tą modernizacją będzie tutaj
pokonać całe piętro rehabilitacji i jednym z elementów jest właśnie także komora, którą już sobie przypisuję, wcisnąłem, żeby nasz ZOS wziął na limit i w ramach swoich dochodów czy wpływów z NFZ-u, ze składek, jak i z wpłat skorzystania to robił. Bardzo się cieszę, że udało się skończyć. Widać tutaj, że ta, jak przypominam sobie, tam na dole były takie dwa pokoje z takimi drzewnymi urządzeniami do rehabilitacji. Teraz naprawdę się jest czym pochwalić, także życzę i władzom Ośrodka Zdrowia i panu burmistrzowi Milanowi Uszakowi, żeby wspólnie z radnymi, a my jako starosta i władze starostwa postaramy się, że nie tylko powiat wrocławski 9 gmin, ale i Wrocław, a może i okoliczne gminy z tego korzystały. Tu również apel do przedsiębiorców, żeby kierowali pracowników do korzystania, bo to dopiero da efekt. Także dziękuję bardzo i powodzenia. Za chwileczkę to wszystko zademonstrujemy. Za 2 do 3 minut.